Przyzwyczailiście się już zapewne do tego, że każdy wtorek przekazuję skądś pozdrowienia. Również i tym razem nie byłem w Warszawie, bo już wcześniej, zdecydowanie wcześniej, zanim planowano Warszawę, obiecałem zborowi w Krakowie, zborowi Betlejem, że będę usługiwał. Obiecałem, że w Zielone Święta będę tam usługiwał, ale ze względu na to, że w międzyczasie Żuków poprosił, więc poprosiłem zbór w Krakowie, by był łaskaw przesunąć termin mojego przyjazdu. Przesunięty został więc na jedną niedzielę po Zielonych Świętach i właśnie w ostatnią niedzielę byłem w Krakowie. Dwie rzeczy mnie zdumiały, kiedy byłem w Krakowie. Po pierwsze, jak wiele ludzi jednak słucha nasze programy nadawane przez internet. Co praktycznie któraś tam osoba podchodziła i świadczyła, że nas słuchają. No też powiedzmy swoje komentarze, też niektóre osoby dołączały do usługiwania. Ale nie to jest ważne. Ważne, że te nasze programy weszły już jak gdyby jako coś stałego w życie wielu, wielu wierzących ludzi w Polsce, tym także i w Krakowie. A przy okazji, jeśli mnie będą oglądać, to pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, zarówno oglądających w Krakowie, jak i poza Krakowem i gdziekolwiek będą nas internauci oglądać, pozdrawiamy. Ze zboru Betel w Ustroniu. Kochani, przypominam, iż dwa tygodnie temu, kiedy usługiwałem, rozważaliśmy, analizowaliśmy bardzo specyficzny, charakterystyczny, trochę tajemniczy dar, jakim jest dar rozeznawania duchów. Myślę, że nikt nie miałby z nas, powtarzam, problemu z wytłumaczeniem, co to jest dar prorokowania. Pewnie też potrafilibyśmy wytłumaczyć, na czym polega dar uzdrawiania. Pewnie też potrafilibyśmy powiedzieć na temat daru języków i tłumaczenia języków. No to są zrozumiałe dary. Ale dar rozeznawania duchów, to jest taki trochę tajemniczy dar. I gdyby nam trzeba było cokolwiek powiedzieć na temat tego daru, to jestem przekonany, kochani, że 99% z obecnych tu osób natychmiast pomyślałoby o duchach demonicznych. No bo chyba o to chodzi, nie? Dar rozeznawania duchów, no to dar rozeznawania duchów demonicznych. A więc jaki duch demoniczny, o jakimś duchu demonicznym byśmy pomyśleli? Bo są różne duchy demoniczne, o czym w pewnym momencie będziemy mówić. Ale kochani, ja chciałbym zauważyć coś więcej. Coś więcej może na co my rzadziej zwracamy uwagę, że kiedy mówi się o darze rozeznawania duchów, to ma się na myśli nie tylko duchy demoniczne. Nie tylko te ciemne duchy, jakbyśmy powiedzieli, rodem z piekła. Nie tylko te duchy. My, kiedy mówimy o rozeznawaniu duchów, myślimy także o innym duchu, o innych duchach. Czy są oprócz duchów demonicznych jeszcze jakieś inne duchy? No, spróbujmy wejrzeć do Nowego Testamentu. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, w 55 wierszu miało miejsce takie pewne dziwne wydarzenie. 9 rozdział Ewangelii Łukasza i tu miało miejsce dziwne wydarzenie. Już tłumaczę, o co chodzi. Pan Jezus jednego dnia wraz z uczniami chciał przejść przez Samarię i pójść do Jerozolimy. Ale kiedy się Samarytanie, mieszkańcy Samarii zorientowali, że Jezus chce iść do Jerozolimy, a oni byli w konflikcie z Żydami,
to była nacja, która była skonfliktowana z Żydami, Samarytanie. Kiedy się zorientowali, że Jezus idzie do Jerozolimy, pamiętacie, nie wpuścili Jezusa w swoje granice. Nie wiem, jak zablokowali. Być może stanęli na drodze i nie wpuścili Jezusa. I to wydarzenie spowodowało, że zdenerwowali się dwaj uczniowie Pana Jezusa, że poniosły ich ambicje. Jak to nas? Jak to nas nie wpuszczają w swoje granice? Co sobie myślą? Musieli się bardzo zdenerwować, bo w pewnym momencie dwaj z uczniów, a mianowicie Jakub i Jan, no Jakubowi to bym się nie dziwił, ale Jan, który swoje listy pisał pełne ciepła i miłości, ale widocznie to się stało, coś się potem wydarzyło, że jego natura została zmieniona, bo oto ci dwaj przychodzą do Pana Jezusa i mówią tak: Panie, czy chcesz, wiersz 54, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to Eliasz uczynił? A więc rzeczywiście musieli się zdenerwować na mieszkańców Samarii, że tak postąpiono z nimi. No i oczywiście gdzieś tam także myśleli i o Jezusie. A teraz posłuchajcie, co Pan Jezus powiedział. Jaka była reakcja Pana Jezusa? Pan Jezus powiada tak, a On, czyli Jezus, wiersz 55, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. No, nie myślcie, że tu chodzi o ducha demonicznego. Oni raczej wypędzali demony, ale żeby ich posądzać o to, że też byli opętani przez demona? No to byśmy poszli w skrajności, niesamowite skrajności. Niemniej jednak Jezus używa słowa: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. A więc kiedy mówimy o rozeznawaniu duchów, to owszem, mamy na uwadze duchy demoniczne. To jest prawda i o tym w swoim czasie będę mówił. Ale Biblia postawę człowieka bardzo często przedstawia też, czy używa na przedstawienie postawy człowieka także słowa duch. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Inaczej, nie wiecie, jaka jest wasza postawa, a więc no, postawa, argumenty, racje, jakiego ducha jesteście. Czasem się mówi, że to jest człowiek ducha jakiego? Pokornego, łaskawego. A więc jego postawa, jego natura to jest także często wyrażana słowem duch. Weźmy inne miejsca, żeby to może zrozumieć. List apostoła Pawła do Rzymian, 1:9. I chcecie zauważyć, ja chcę, żebyście zauważyli, że kiedy Biblia mówi o rozeznawaniu duchów, to niekoniecznie ma na myśli duchy demoniczne. To także ma na myśli rozeznawanie postawy, którą się ludzie kierują. No, widzieliśmy, czym się kierował Jakub i Jan. Zawziętością. Ich ambicja została urażona. To jest ta ich postawa nazwana została przez Pana Jezusa duchem. A więc nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Kto wami kieruje? Kto wam to podpowiada? Nie wiecie, skąd się to wzięło, bo gdyby wiedzieli, to by prawdopodobnie tak nie postąpili. Bo potem Jezus wyjaśnił, Syn Człowieczy nie przyszedł po to, żeby zatracać, ale przyszedł po to, żeby zachować. Ale idźmy do listu do Rzymian. W rozdziale 1:9 czytamy tak. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim, przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam. A więc tu znowu postawa Pawła, on sam swoją postawę nazywa duchem. A więc jego postawa, jego reakcja, jego zachowanie, jego postawa nazywana tutaj jest przez niego samego duchem.
W 8 rozdziale, w 16 wierszu, po raz kolejny z czymś takim się spotykamy. Oto tutaj Paweł powiada tak: ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Więc jest tu mowa o Duchu Świętym, który świadczy naszemu Duchowi. A więc Duch Święty jest Duchem i okazuje się, że człowiek posiada także Ducha. Idąc jeszcze dalej, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w 23 wierszu, Paweł powiada: chcę, aby wasz duch, dusza i ciało były bez nagany. A więc, kochani, kiedy mówimy o rozeznawaniu duchów, to prawda, mamy prawo myśleć, że chodzi o duchy demoniczne. I jeszcze raz powtarzam, będziemy o tym mówić, dzisiaj to zaczniemy. Ale chodzi też o ludzkiego ducha. O to, czym się człowiek kieruje, jak człowiek postępuje. A więc to są te nasze reakcje, te nasze postępowania. Jest w Starym Testamencie takie wydarzenie, kiedy Dawid zgrzeszył z Berszebą. I być może pamiętacie, jeśli czytacie, to potem na skutek musiał ponieść tego skutki. I pamiętajmy, on się modlił, Bóg mu przebaczył. Ale skutki tego wydarzenia on musiał ponieść. To, że Bóg przebacza, to jest jedno, a niesienie skutków to jest drugie. To nie zawsze jest, to nie jest tak, że jeśli Bóg nam przebacza, to nie ponosimy żadnych skutków. To nie jest tak. Dawid się modlił, Bóg mu przebaczył, ale skutki szły za nim do końca życia. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym, stronić od grzechu, bo Bóg nam w łaskawości swojej przebaczy, ale skutki możemy dźwigać. Możemy dźwigać do końca życia. To jest spłycanie, no tak, Bóg jest dobry, Bóg jest miłosierny, Bóg jest dobry, Bóg jest miłosierny, Bóg ci przebaczy. I to powoduje, że ludzie nie boją się grzeszyć. Tak, Bóg przebaczy. Ale jeśli się zranisz, to się zagoi, ale blizna pozostanie. Jeśli ktoś świadomie łamie przepisy drogowe, i powiedzmy sobie, tam, gdzie jest ograniczenie do 40 km na zakręcie, jedzie 120 albo 140. To wiadomo, że wypadnie z zakrętu, że sobie połamie karg albo może jeszcze jakieś inne skutki poniesie. Bóg mu to przebaczy, ale kaleką do końca życia może pozostać. Prawda? A więc musimy zawsze na to zważać, że jeśli się odważamy grzeszyć, a potem się zreflektujemy, prosimy Boga o przebaczenie, Bóg nam to przebacza, ale skutki tego możemy nieść. I tak było z Dawidem. Bóg Dawidowi przebaczył to, co uczynił z Berszebą. Ale popatrzcie, co się potem dalej działo. Jego syn Absalom się zbuntował. Jego syn Absalom zgromadził wojsko zbuntowanych ludzi i Dawid musiał uciekać. A kiedy uciekał, szedł na górę Oliwną, Szeba, jeden z mieszkańców, prawdopodobnie mieszkał gdzieś tam w pobliżu góry Oliwnej. On był zwolennikiem króla Saula. I tenże wyszedł naprzeciw, pewnie pamiętacie, rzucał proch na Dawida, krzyczał: ty mężu, którego ręce zbroczone są krwią, ty morderco, a więc bluźnił na Dawida. I wtedy jeden z generałów Dawida powiada: panie, pozwól, a ja pójdę, obdetnę łeb temu psowi. A Dawid powiada: nie. A jeśli mu Pan na to pozwolił, a w końcu Dawid się zwraca do tego generała i mówi: synowie Serui, wy nie wiecie, jakiego jesteście ducha.
A więc nasze motywacje, to czym my, czym się kierujemy, co motywuje nami, co kieruje nami, to jest nazywane także przez Biblię, to jest postawa ducha. I dar rozeznawania duchów pomaga nam rozeznać, kto się czym kieruje w swoim postępowaniu. To niekoniecznie musi być od razu demon. Ale jeśli ktoś na przykład zaczyna robić ferment w zborze, to dar rozeznawania duchów pozwala nam rozeznać, czym ten człowiek motywuje swoje postępowanie. Powiem tak, może być i tak, że ktoś z Biblią w ręku będzie stał i będzie udowadniał, że powiedzmy ma rację, że mylimy, ktoś myli albo coś. Wtedy też dar Ducha Świętego, jakim jest rozeznawanie, przychodzi nam z pomocą. Czym ten człowiek jest motywowany? Czym się ten człowiek kieruje? Czasem to może być wyłącznie duch zazdrości. Czasem to może być duch ambicji. Czasem to może być inny duch. I jeśli my nie, jeśli nie, nie pomaga nam dar rozeznania duchów, możemy uznać wystąpienia, działania tego człowieka za coś nienagannego. Ale tak jak mówiłem ostatnio, to może być wilk w owczej skórze. A więc kiedy mówimy o rozeznawaniu duchów? Wtedy, kiedy występują moce demoniczne, ale też powiedzmy sobie sprawdzanie, czym się człowiek kieruje. I teraz dochodzimy do pewnego pytania. Kiedy, u kogo mamy sprawdzać, kto się czym kieruje? Tak, powinniśmy mieć na tyle rozeznania, żeby rozeznawać, jeśli ktoś staje za kazalnicą i mówi to czy tamto, rozeznawać, czym się kieruje, mówiąc to, co mówi. Czy miłością, czy dobrem, czy tym, żeby błogosławieństwo spłynęło na zbór, czy też czymś innym. A więc możemy rozeznawać w kimś. Ktoś, kto przyjdzie do naszego domu i coś zaczyna tam przeciwko komuś mówić. To musimy rozeznać, zanim się z nim zgodzimy, czym się kieruje ten człowiek, jaka jest jego motywacja. Ale wydaje mi się, że ten dar służy przede wszystkim temu, abyśmy my sami rozeznawali w sobie, skąd pochodzi to, co chcemy zrobić. Czy mnie dobrze rozumiecie? Przychodzi wam jakaś myśl, ty pójdź tam do tamtego brata i poskarż się na pastora. Trzeba rozeznać, prawda? No jeśli ktoś nie na tyle jest ślepy, głuchy, no to pójdzie, będzie paplał byle co i będzie gorszył ludzi. Ale jeśli człowiek kieruje się rozeznaniem ducha, to się zastanowi chwileczkę, jaki duch we mnie to wzbudza? Jaka jest motywacja? Co ja przez to osiągnę? A więc dar rozeznania duchów to przede wszystkim chyba dotyczy nas samych. Każdy z nas powinien się zawsze zastanowić i zapytać, rozeznać, co nim kieruje, co nim powoduje, że robi to lub tamto. Jeśli robi dobrze, to dobrze, ale jeśli ktoś robi źle, no czasem jest tak, że ktoś robi źle, ale że tak powiem, uważa, że robi dobrze. A więc dar rozeznania duchów to nie tylko rozeznawanie demonów, to także rozeznawanie motywacji, powodów postępowania. No, to jest tyle jeszcze do tamtego wykładu, a dzisiaj przechodzimy już do
tego, cośmy przerwali dwa tygodnie temu. A dwa tygodnie temu powiedziałem, że poprzez ten wstęp, któryśmy zrobili sobie dwa tygodnie temu, wchodzimy w dziedzinę duchów. I w związku z tym będziemy rozmawiać na temat duchowego świata. Pismo Święte wyraźnie naucza, kochani, że mamy dwa światy, że istnieją dwa światy. Świat fizyczny, geograficzny, który jest podzielony na państwa, kiedyś to były królestwa, i jest z tych państw dzisiaj około 200. Ciągle powstają nowe, bo niektóre królestwa, niektóre państwa się dzielą i powstają nowe i nowe. Kiedyś mówiło się o 150, dzisiaj się już mówi, że jest ich około 200. A więc to jest ten świat fizyczny, w którym my się urodziliśmy, w którym się poruszamy, w którym żyjemy. To jest Polska, to są Czechy, to jest Słowacja, to są Węgry. Ten świat fizyczny. Ale musimy też wiedzieć, że istnieje świat duchowy. Oprócz tego świata fizycznego jest także świat duchowy. I ten świat duchowy, o którym w tej chwili mówię, dzieli się na dwa królestwa. Dzieli się na Królestwo Boże i na Królestwo Ciemności. I na Królestwo Ciemności. Tu jest tylko ten podział. Tak jak powiedzmy w fizycznym, geograficznym jest różny podział, jest wiele podziałów, tak tu jest tylko jeden podział. Królestwo Światłości i Królestwo Ciemności. Każdy człowiek, który rodzi się w tym świecie, niezależnie od tego, w jakim królestwie geograficznym się rodzi, automatycznie przez urodzenie się staje się obywatelem królestwa jakiego? Jednego z tych dwóch, ale którego? Królestwa Ciemności. Niestety tak ten świat jest skonstruowany. Dlaczego? No to może kiedyś później, że kiedy się urodziliśmy, kiedy wydaliśmy pierwszy okrzyk w jakimś tam geograficznym miejscu, natychmiast staliśmy się także obywatelami Królestwa Ciemności, a więc Królestwa Duchowego, Królestwa Ciemności. Co trzeba zrobić, jeśli ktoś chciałby zmienić obywatelstwo i przejść z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Do Królestwa Światłości, którym włada Bóg. Bo Królestwem Ciemności wiadomo, kto włada. Włada diabeł, szatan, książę tego świata. I wszyscy my się tam urodziliśmy. Wszyscy staliśmy się jego obywatelami. I na to nic nie poradzimy. Tak mówi Słowo Boże. Ale co można zrobić? Czy da się w ogóle cokolwiek zrobić, żeby wyjść z Królestwa Ciemności i stać się obywatelem Królestwa Światłości? Jak myślicie, jest jakakolwiek możliwość? Jest jakakolwiek możliwość? Wiecie, że kiedyś jak ktoś chciał przejść z DDR do powiedzmy RFN-u, to czekała go śmierć, bo strzelali, zabijali, mury nie wpuszczały. A co trzeba zrobić, żeby przejść z tego królestwa do tego królestwa? Powiada Pan Jezus, że trzeba się na nowo narodzić. Powiada apostoł Paweł, że Bóg Ojciec, dodajmy, w momencie, kiedy rodzimy się na nowo, wyrywa nas z mocy ciemności, z królestwa ciemności i przetransportowuje nas, przenosi nas do królestwa światłości. Halleluja. I każdy człowiek, i tutaj dzisiaj zebrani, jesteśmy albo obywatelami Królestwa Ciemności, jeśli się jeszcze nigdy na nowo nie narodziliśmy, albo obywatelami Królestwa Światłości, jeśli się na nowo narodziliśmy. A więc, żeby przejść z jednego do drugiego, trzeba się na nowo narodzić. Żeby zmienić Pana z tego despoty, faraona, księcia tego świata, szatana, i wejść do Królestwa Światłości, którym włada Bóg, trzeba się na nowo narodzić. Trzeba umrzeć dla tego Królestwa, a narodzić się dla tego Królestwa. Ale to się dzieje świadomie poprzez przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela. Ten podział, o którym w tej chwili mówię,
On nie istniał od początku. Na początku tak nie było. Na początku tak nie było. Na początku było tylko jedno królestwo, królestwo światłości. I może dla lepszego zrozumienia, dla przypomnienia, bo ja już kiedyś też o tym mówiłem, przypomnijmy sobie, że jak było zorganizowane królestwo, królestwo światłości, zanim nastąpił rozdział. Jak powiedziałem, na początku tak nie było. Na początku było tylko jedno królestwo. Królestwo światłości. I to królestwo było odpowiednio zorganizowane. Ale potem, też będziemy o tym mówić, coś się wydarzyło, co spowodowało pęknięcie, rozdwojenie. Na początku było tylko jedno królestwo. Biblia powiada, na początku stworzył Bóg niebo. Nie wiemy dokładnie, jak Bóg stworzył niebo, bo dalej Biblia przychodzi i ziemię. Zajmuje się ziemią, natomiast nie zajmuje się Biblia niebem. No ale my wiemy, że choć Biblia nie opisuje, w jaki sposób niebo zostało stworzone, to wiemy, że są archaniołowie, serafowie. Biblia mówi, że są niepoliczalne zastępy aniołów, które skądś się gdzieś musiały wziąć. A więc gdzieś kiedyś musiały być stworzone. I zostały one stworzone właśnie w tym momencie, kiedy Biblia mówi, i stworzył Bóg niebo, ale już nie opisuje dalej, ale właśnie w tym momencie Bóg też stworzył serafów, cherubów i niezliczone zastępy aniołów. Ale widzicie, Bóg jest Bogiem porządku. Jeśli Bóg w cokolwiek się angażował i angażuje, to zawsze to, w co się angażował, porządkował. Bo Bóg jest Bogiem porządku. I Boży porządek, który wyraźnie z Bożego Słowa wynika, zakładał, że na czele tego Bożego zorganizowania, na czele tego Bożego zorganizowania Królestwa Światłości był trójosobowy Bóg. Ja już o tym mówiłem. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. Nie ma trzech Bogów, jest jeden Bóg występujący w trzech osobach, ale nie będę się powtarzał, bo przecież kiedy mówiłem o Apokalipsie, to dość dokładnie omawiałem. A więc na czele tego zorganizowania był trójosobowy Bóg. Poniżej w tej hierarchii zorganizowania, w tej piramidzie Bożego zorganizowania byli archaniołowie i są archaniołowie. Hebrajska tradycja dowodzi, że było ich 12, gdyż w pojęciu Hebrajczyków liczba 12 to liczba duchowej władzy, duchowego autorytetu. Dlatego widzicie, w Biblii bardzo często pojawia się liczba 12. 12 było patriarchów, prawda? Abraham, Izak, Jakub i tak dalej, i tak dalej. A więc 12 patriarchów. Na górze Synaj Mojżesz ułożył ile kamieni, kto z was pamięta? 12 kamieni. Jozue zostawił w Jordanie, kiedy przeszli przez Jordan i zostawił na pamiątkę kamienie, to ile tych kamieni zostawił? 12. Jozue 4:3. Izrael był podzielony na 12 plemion. No i wreszcie, przechodząc do Nowego Testamentu, Pan Jezus miał ilu uczniów w pierwszej kolejności? 12. A więc widzicie, bezustannie w Biblii występuje liczba 12, bo to jest liczba świadcząca o autorytecie, świadcząca o władzy. Dlatego tak często ta liczba 12 występuje i rabini żydowscy nauczają, że na początku było 12 archaniołów. No, problem polega na tym, że z tych 12 archaniołów wymienionych jest tylko 3. Wymienione są imiona tylko 3, ale tu też muszę pewną rzecz wyjaśnić. Więc niewątpliwie pierwszym archaniołem, na którego przede wszystkim
Biblia zwraca uwagę, to był archanioł zwany Lucyferem. Lucyfer. Dzisiaj w naszym słownictwie słowo Lucyfer no, brzmi tak niepozytywnie, ale słowo Lucyfer oznacza nosiciel światła, oznacza jutrzenkę. A więc kiedyś, kiedy to imię się pojawiło, nie rodziło ono takich konotacji negatywnych. Nie brzmiało ono tak negatywnie. Dzisiaj, gdybym komuś powiedział, ty Lucyferze, to by się obraził, prawda? Nie obrazilibyście się, gdyby wam ktoś powiedział Lucyferze, ale w rzeczy samej to słowo Lucyfer niczego zdrożnego nie wyraża. Znaczy nosiciel światła, znaczy jutrzenka. I to był pierwszy z archaniołów, najbardziej znany, najbardziej błyskotliwy, będziemy jeszcze o nim mówić, najbardziej wywyższony z wszystkich archaniołów, Lucyfer. Drugi, który się dość często w Biblii pojawia, to archanioł Michał. Miał przywilej nosić takie imię jak ja. Albo odwrotnie oczywiście. A więc drugim archaniołem, który się często pojawia na stronicach Pisma Świętego, to archanioł Michał. Spotkać go możecie w księdze proroka Daniela, w 10 rozdziale, 21 wierszu, w 12 rozdziale, od 1 do 4 wiersza, a więc archanioł Michał. No i wreszcie Gabriel. Gabriel, nie powiedziałem, co znaczy słowo Michał. Słowo Michał oznacza podobny do Boga, albo któż jest jak Bóg. Tak jak Lucyfer ma dwa znaczenia, tak i Michał to słowo ma dwa znaczenia. Trzecim uważanym za archanioła jest Gabriel. Słowo Gabriel znaczy Bóg jest potężny. Co prawda Gabrielowi nigdy nie został nadany tytuł archanioła. Nigdzie nie czytamy, aby Biblia mówiła, że jest on archaniołem, ale bibliści twierdzą, że jest to oczywiste, że on jest archaniołem. Dlaczego? No bo nie może być aniołem. Dlaczego? Bo żadnemu aniołowi nie zostało nadane żadne imię. W objawieniu świętego Jana czytamy, że ilość aniołów jest niepoliczalna, ale żaden z aniołów nie nosi imienia. Jedynym, który nosi tytuł, który jest no, wymieniany jako anioł, a jednocześnie nosi tytuł, to jest Gabriel. Dlatego bibliści twierdzą, że jest on archaniołem o imieniu Gabriel. Pytanie brzmi, dlaczego tylko trzy imiona są wymienione, a przecież powiedziałeś, że jest 12 archaniołów. Na to pytanie jest trudno odpowiedzieć. Pan Jezus też miał 12 apostołów, 12 uczniów, ale najczęściej zabierał ze sobą do takich bardzo, powiedzmy, trudnych sytuacji albo na górę przemienienia, zabierał z sobą ilu? Trzech. Piotr, Jan, Jakub byli na górze przemienienia. Piotr, Jan, Jakub byli tam. Piotr, Jan, Jakub, a więc bezustannie spośród tych 12, tych trzech jest jak gdyby preferowanych, wyróżnianych. I niektórzy powiadają, no tak, co prawda było 12 archaniołów, imion tamtych nie znamy, Bóg wyróżnił tych trzech, nadając im następujące imiona, a więc Lucyfer, a więc Michał, a więc Gabriel. Tych trzech. I dalej idąc mówi się, że każdemu z tych trzech archaniołów była podporządkowana 1/3 ilość aniołów. Nie wiemy, ile było aniołów, tego wam nikt nie powie, bo to jest niepoliczalne. Miriady, 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 powiada Biblia. Ale Biblia też sugeruje, podpowiada, że każdy z tych archaniołów, tych trzech, miał jakby do dyspozycji 1/3 tej masy, tego mnóstwa aniołów. 1/3. Patrzcie, jak Bóg doskonale wszystko zorganizował.
A więc wszyscy aniołowie byli podzieleni na trzy segmenty, a nad nimi znajdował się któryś z tych archaniołów. I dalej Biblia zdaje się także sugerować, że każdy z archaniołów, któremu podporządkowana była 1/3 aniołów, miał określone, specyficzne zadanie do wykonywania. Pewnie o tym wiecie, bo już też kiedyś o tym mówiłem przy okazji omówienia o Apokalipsie, ale robimy wstęp, żeby przejść potem do duchów, które rozeznajemy poprzez dar rozeznania duchów. A więc każdy z tych archaniołów, dysponując 1/3 aniołów, miał specyficzne zadanie do wykonania. I oto co się sugeruje. Lucyfer. Lucyfer, ten najpiękniejszy, najmądrzejszy z archaniołów, mając do dyspozycji 1/3 aniołów, jakie miał zadanie? Czy pamiętacie? Ja o tym mówiłem. Jeśli nie pamiętacie, to powiem. Miał za zadanie oddawać Bogu chwałę. A więc on miał być tym, który na niebie bezustannie tworzył chwałę. Dlatego, gdy będziecie czytać księgę proroka Izajasza, będziemy też może później o tym mówić kiedyś, i księgę proroka Ezechiela, gdzie się pojawia tenże archanioł Lucyfer, to czytamy, że to dla ciebie stworzone były złote bębenki, a to słowo hebrajskie, które jest tam użyte, mówi, dla ciebie stworzone zostały złote instrumenty, wszelakie złote instrumenty. I mówi się, bibliści twierdzą, że właśnie on miał być tym, który miał kreować, miał powodować, kierując 1/3 aniołów, oddawanie Bogu chwały. Bo Bóg jest Bogiem, który mieszka w chwałach. A więc chwała była czymś, co miał czynić tenże Lucyfer. No, muszę iść dalej, bo aż mnie język świerzbi, żeby o tym powiedzieć. Potem się tak stało się niestety, że tenże archanioł, najdoskonalszy, najpiękniejszy, najwspanialszy, najmądrzejszy, pełnia doskonałości, chciałoby się powiedzieć, w pewnym momencie przez jakiś czas, trudno powiedzieć, jak długo to trwało, być może przez całe wieki to trwało, oddawał chwały Bogu, był wierny, oddawał Bogu chwałę, ale w pewnym momencie coś się stało, że on się zbuntował. A kiedy się zbuntował, pociągnął w swoim buncie za sobą wszystkich podlegających mu aniołów, a więc całą 1/3 ilości aniołów. Zastanawiają się bibliści, dlaczego się zbuntował, co się stało. I list do Hebrajczyków przychodzi nam tu z podpowiedzią. Prawdopodobnie stało się to wtedy, kiedy Bóg zadecydował, list do Hebrajczyków o tym mówi, że chwała, która była do tej pory oddawana Bogu, ma być od tego momentu oddawana Bożemu Synowi. A więc żadnego z aniołów Bóg tak nie wywyższył jak swojego Syna i nakazał, żeby Lucyfer z 1/3 aniołów oddawał chwały Jezusowi. I teraz zauważcie, dopóki Lucyfer oddawał chwałę Bogu Ojcu, dopóty wszystko było dobrze. Nie było żadnych problemów. Ale gdy trzeba było teraz oddawać chwałę Bożemu Synowi, nagle tenże Lucyfer, tenże archanioł się zbuntował. A więc zbuntował się i jako buntownik, 12 rozdział Apokalipsy o tym mówi, o tym mówiliśmy, został z nieba zrzucony. Idę dalej, choć nie zamierzałem tego mówić. Skoro Lucyfer z tymi, którzy oddawali chwałę Bogu aniołami, został zrzucony, to w niebie nastąpiła cisza. Apokalipsa też o tym mówi, że nagle w niebie nastąpiła cisza. Nie było komu grać, nie było komu śpiewać, nie było komu oddawać Bogu chwały
i niebo zostało ogołocone z chwały. Ale Bóg nie byłby Bogiem, gdyby nie znalazł wyjścia. Słusznie ktoś powiedział, że ostatnie zdanie zawsze należy do Boga. Co więc zrobił Bóg? Bóg w tym momencie zainterweniował i stworzył stworzenie, które nazwał, że jest jakim stworzeniem? No już się domyślacie, bo to nas dotyczy. Stworzeniem bardzo dobrym. A więc stworzył człowieka. Otoczył go wszystkim, co najlepsze. Ustawił go w najlepszym miejscu na świecie, w raju. Człowiek nie musiał pracować, nie musiał zarobkować, nie musiał się troszczyć o lekarstwa, był wolny. Jedynie, co mu pozostawało, to za to wszystko, czym go Bóg obdarzył, no jak myślicie, chodzić i narzekać? Chwalić Boga, dziękować Bogu, wyrażać Bogu wdzięczność, a więc niejako Bóg w miejsce pozbawione, w miejsce, które zostało opustoszone z powodu upadku diabła, Lucyfera, w to miejsce jak gdyby wprowadził inne stworzenie, człowieka. Człowieka w to miejsce wprowadził w nadziei, że człowiek będzie go za to wielbił, chwalił. I może też tak na początku było. Ale kiedy się Lucyfer zorientował, że oto jego miejsce zajął człowiek, który oddaje chwałę Bogu, natychmiast pojawił się w ogrodzie Eden, aby zatkać to źródło, aby powstrzymać chwałę, która Bogu była wydawana poprzez Adama, Ewę i wszystkie inne stworzenia. Bo Biblia powiada, że i deszcz, i śnieg, i wiatr, wszystko chwali Boga. A skoro wszystko, to i Adam, to i Ewa, to i wszystkie stworzenia. Świergot ptaków chwali Boga, szum wiatru chwali Boga, szum strumienia chwali Boga. A więc wszystko chwaliło Boga. Świadomy tego, Lucyfer postanowił zatkać to źródło. No i pojawił się w ogrodzie Eden, już sami wiecie dalej, co się wydarzyło. Adam upadł. I znowu jakby Bóg, Boży tron został pozbawiony tego, w czym Bóg mieszka, więc chwały. Wówczas to Bóg spośród wielu narodów wybiera jeden naród, naród izraelski. Obdarza go wszystkim, co najlepsze. Nawet ten Izrael idący po pustyni był przez Boga jak gdyby na rękach niesiony. Nogi ich nigdy nie napęczniały. Ubrania ich nigdy się nie zdarły. Bóg troszczył się, dając im mannę, dając im wodę. A wszystko to po to, aby nie będąc obciążeni, oddawali chwały Bogu. Aby chwała płynęła z ludzkich serc, wdzięczność płynęła z ludzkich serc za to, co Bóg dla nich uczynił. No ale wiecie, że to długo nie trwało. To się też skończyło. Zgadza się czy nie? No bo w pewnym momencie Bóg powiedział, że wasze ofiary są dla mnie obrzydliwością. Izajasz prorok powiada, Bóg powiada przez proroka Izajasza, nie ofiarowujcie mi już, bo to jest obrzydliwość. Ja już tego słuchać nie mogę, waszego krzyku, brzęków waszych lutni, ja już słuchać nie mogę, ponieważ wasze ręce są nieczyste, wasze życie jest nieczyste. Więc Bóg także i to odsunął. No i co? I Bóg jest bezradny? Czy Bóg jest bezradny? Czy w związku z tym nie ma już nikogo, kto by oddawał Bogu chwały, bo Lucyfer upadł, Adam upadł, Izrael także zawiódł w pewnym momencie? Nie myślę, że ja mówię, że Bóg go odrzucił. Ja się z tym, to nie o tym myślę. Myślę o tym, że Bóg odrzucił ofiary przez nich składane, ponieważ składane były przez nieczyste naczynia. Tak jest zresztą napisane. Ale wówczas Bóg wybrał kogoś innego, aby jak gdyby obok tych, którzy zawiedli, obok tych stanął i chwalił Boga. I był piewcą chwały Bożej. Piewcą i uwielbiającym Boga. Jak myślicie, kto to był? No to jest Kościół. Bóg nas wprowadził w to miejsce, na którym zawiódł Lucyfer, na którym zawiódł Adam, Ewa i potem także Izraelici. Bóg wprowadził Kościół, aby Kościół był pełen, co apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, aby Kościół był pełen chwały.
ale Kościół był pełen chwały, bo Bóg jest Bogiem, który mieszka w chwałach swojego ludu. Więc w związku z tym jednym z celów, jednym z zadań Kościoła jest oddawanie chwały Bogu. Jest oddawanie chwały Bogu. A zatem my to miejsce zajęliśmy, które zostało opuszczone. I myślę, że w tym momencie się nie zrozumiemy, albo nie będziemy się dziwić, dlaczego. Wtedy, kiedy w zasadzie należałoby uwielbiać Pana, rozkoszować się Nim, chwalić Go, podnosić ręce, oczy, czujemy taką presję zniechęcającą, żeby tego nie czynić. Czy to zauważyliście? Popatrzcie, poza zgromadzeniem potrafimy mówić i to bardzo łatwo mówimy. Nie przychodzi nam to z trudnością mówić. Ale kiedy znajdziemy się w zgromadzeniu i chcemy mówić do Boga, wyrazić naszą wdzięczność Bogu, czy zauważacie, że coś tu nas ściska? Nie? Dobrze, to w niedzielę będziemy słyszeć, jak wszyscy uwielbiacie Boga. Nie jestem naiwny. Wiem, że tak nie będzie. Wróg, dysponując ciągle możliwościami dostępu do naszego ciała, blokuje to. Blokuje to, bo jest zazdrosny, że możemy zająć jego miejsce i chwalić Boga, a więc miejsce, które on opuścił przez swoją pychę i zarozumiałość. A więc jego zadaniem było oddawać Bogu chwałę. Gabriel z kolei był jakby... Gabriel, o którym czytamy także, o którym mówiłem także, był jakby posłańcem Boga i wypełniał Boże polecenia. Idź do Marii, powiedz jej, że pocznie i porodzi syna. Idź do Zachariasza i powiedz mu, że jego żona Elżbieta pocznie i porodzi syna. I kiedykolwiek czytacie o aniele, który niesie wiadomość, tak, to podobnie w księdze Daniela, to zawsze to jest Gabriel. Gabriel był tym, który niósł informację. No i Michał uważany jest przez wielu, że był opiekunem szczególnego narodu, wybranego narodu, czyli narodu izraelskiego. Zresztą jest tak w księdze Daniela powiedziane. Michał, wasz książę, wasz opiekun. Jego zadaniem było chronienie narodu Bożego, narodu izraelskiego. A więc na pierwszym miejscu to jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, trójosobowy Bóg. Archaniołowie to jest druga jak gdyby platforma i trzecia, na trzecim miejscu zastępy anielskie. I o aniołach będziemy sobie mówić za tydzień. W każdym razie już to parokrotnie podkreślałem, że jeśli mało mówimy o aniołach, a szkoda, że mało mówimy o aniołach, częściej się słyszy raczej o demonach niż o aniołach. Nie wiem, dlaczego to zostało jakoś tak proporcje przesunięte, odwrócone i ludzie bardziej się boją demonów niż ufają w ochronę aniołów, ale o tym sobie powiemy na raz następny. Ja chciałbym was rozpuścić z optymizmem. Tak, mamy przeciwko sobie co najmniej jednego demona, ale o tym będę mówił, dlaczego następnym razem. A więc mamy przeciwko sobie co najmniej jednego demona, który idzie za nami krok w krok i atakuje nas. Ale mamy po naszej stronie co najmniej dwóch aniołów, którzy nas ochraniają i strzegą. Bo jednym z zadań aniołów jest strzec i ochraniać dzieci Boże. A skąd wiesz, że dwóch aniołów, a nie jednego? Bo jeśli mówimy, że demony to zbuntowani aniołowie, to jaka liczba się zbuntowała? Jedna trzecia, a jedna druga została wierna Bogu. Dwie trzecie zostały wierne Bogu. Tak jest ze mnie matematyk. Dwie trzecie zostało wiernych Bogu. I te dwie trzecie są oddelegowane do ochraniania dzieci Bożych. No więc taki przykład. Pamiętacie, jak to było, kiedy Zacheusz, kiedy wojska aramejskie najechały i chciały porwać Zacheusza?
nie Zachariusza, Elizeusza. Jego sługa Giezy drżał ze strachu. Panie, konnica, konie, wozy! A Elizeusz się modli. Panie, otwórz temu biednemu słudze oczy. Kiedy oczy Elizeuszowi się otworzyły, słudze Elizeusza się otworzyły, zobaczył potężne zastępy anielskie otaczające Elizeusza. I wtedy Elizeusz powiada, więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. A możecie powiedzieć na to amen? Czy doświadczyliście tego? Tak. Więcej. Jesteśmy zbyt cenni w oczach Boga, żeby nas wystawiał na los i pastwę jednego demona albo demonów. To jakieś skrzywienie nastąpiło, bo ludzie bardziej boją się demonów niż ufają w ochronę aniołów. Bo ludzie częściej mówią o demonach i piszą o demonach niż powiedzmy o aniołach. Ale my pójdziemy na przekór temu. Będziemy za tydzień mówić o aniołach. Nauka o aniołach nazywa się angelologią i będziemy mówić o aniołach. A dzisiaj kończymy nasze zgromadzenie.